Dziś porozmawiamy sobie trochę o mózgu, jak go budować, dosłownie jak wykorzystać ten potencjał, który mamy, każdego dnia, od rana, na nowo. Zapraszam. Cześć, jestem Sandra, a oglądacie kanał o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych i nie tylko. I porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak można wykorzystać plastyczność naszego mózgu. Wiele lat temu, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, myślano, że mózg dorosłego człowieka i zwierzęcia nie jest plastyczny. Okazało się to nieprawdą. W dalszym ciągu, w wieku dojrzałym, można ten mózg rozwijać i nie będzie on się zmniejszać, tylko będzie się powiększał. Będzie przybywać mu nowych połączeń nerwowych, które są odpowiedzialne za nowe umiejętności. Jak to zrobić? Po pierwsze, oczywiście stres powoduje, że nasz mózg się zmniejsza. I mnóstwo już takich badań było robionych, ja o tym też pisałam w moim rozwojowniku. Z kolei, kiedy tego stresu nie mamy, kiedy śpimy też dobrze, to okazuje się, że kiedy budzimy się rano po przespanej nocy, mamy komplet nowych dendrytów do wykorzystania. Dendryty to są zakończenia komórek nerwowych, które przewodzą impulsy nerwowe i dzięki nim można budować nowe połączenia, czyli synapsy, które są odpowiedzialne za nowe umiejętności. No i jako, że budzimy się rano z nimi, to dobrze by było wykorzystać je od razu z rana. Oczywiście w ciągu dnia też jest ok, ale rano mamy jednak ten największy potencjał, pod warunkiem, że ktoś nie jest uzależniony od kawy, czy generalnie nie czuje się źle, bo na przykład ma bardzo kiepską dietę i no, czuje się rano fatalnie i tylko czeka, kiedy się w końcu dobudzi, tak? No to wtedy to jest ciężko z tym. Natomiast jeśli nie mamy czegoś takiego, to mamy ten potencjał rano i warto go wykorzystać. Jeśli ta zdolność naszego mózgu do uczenia się nie zostanie wykorzystana w ciągu dnia, to okazuje się, że te nowe dendryty stanowią tak zwany toxic waste, czyli toksyczny odpad. I one muszą być z organizmu też wydalone. Poza tym okazuje się, że mogą nam utrudniać spanie następnego dnia. Więc człowiek ma ten potencjał, aby uczyć się czegoś nowego każdego jednego dnia przez całe życie. Caroline Leaf jest neuronaukowcem i zajmuje się właśnie tymi tematami i opracowała coś takiego jak brain building, czyli budowanie mózgu, które polega po prostu na tym, aby wykorzystywać te nowo pojawiające się, te baby dendryty i tworzyć nowe połączenia w mózgu, nowe synapsy. Ona oczywiście sama również buduje swój mózg i polega to na tym, że po prostu rano skupia się na nauczaniu się czegoś nowego. Jako, że jej polem zainteresowań i polem pracy jest właśnie to, jak nasz umysł oddziałuje na mózg i wszystko, co z tym związane, to czyta dużo artykułów naukowych na ten temat właśnie. Oprócz tego, że sama również przeprowadza różne badania, to dużo też na ten temat czyta. I po prostu każdego dnia rano czyta sobie artykuły, studiuje je dosłownie, tak? Czyli przeprowadza taki deep work, kiedy jesteśmy bardzo skoncentrowani na czymś, kiedy mamy taki flow. Więc studiuje te artykuły, opracowuje je, stara się zapamiętać to wszystko. Jeśli coś nas pasjonuje, to bez problemu to zapamiętujemy. Na tyle, aby móc nawet zrobić wykład później również na ten temat. I to jest coś, co działa od zarania dziejów i o tym wiadomo, oczywiście. Poza tym dochodzi tutaj jeszcze gimnastyka poranna i zarówno jedną, jak i drugą rzecz też Wam proponowałam w moim rozwojowniku, nie tylko językowym. No i nauka to wszystko potwierdza, o czym ludzie wiedzieli od dawna. Może nie w taki sposób, ale wiedzieli intuicyjnie, że to jest dobre. Także warto te dendryty wykorzystać, warto się uczyć czegoś nowego w taki bardzo zaangażowany sposób. Zresztą ja też na przykład, kiedy wymyśliłam moje hakowanie gramatyki, to było już, kiedy uczyłam przez kilka lat języków, bo to wtedy dopiero wszystko zaczęło się tak układać w mojej głowie, że byłam w stanie połączyć kropki. A przez kilka lat to, no to wszystko dojrzewało, tak? I po prostu pewnego dnia stwierdziłam, wow, to teraz coś takiego wymyśliłam. Ale to wszystko bazowało właśnie na tym doświadczeniu, które zdobyłam, przekazując te języki dalej, bo wtedy dopiero sama musiałam przeanalizować wiele elementów.
I kiedy uczymy się czegoś tak, jakbyśmy chcieli kogoś innego tego nauczyć, wtedy uczymy się najlepiej. Ja również tak rano robię, czytam zawsze coś nowego, słucham jakichś podcastów i robię sobie notatki, planuję nowe nagrania, bo będę Wam chciała o tym opowiedzieć. I czasami zdarza się, że usłyszę tylko jedną ciekawą rzecz, jedno ciekawe zdanie i na podstawie tego mogę zbudować cały film. I na przykład tak było również z tym filmem. Ale to akurat było wieczorem, bo byłam zajęta czymś, można powiedzieć, medytacją, chociaż to nie była taka medytacja, jak ludzie sobie wyobrażają, tylko przebierałam ziarenka. I byłam bardzo na tym skoncentrowana i wtedy po prostu wpadłam na to, aby zrobić to nagranie, bo akurat w tej chwili mi się tak wszystko ułożyło w głowie, o czym też Wam zresztą pisałam w rozmowniku, tak, że potrzebujemy takich momentów skupienia też na czymś innym, nawet na czymś manualnym i to jest wtedy też medytacja i wtedy też nasz mózg ma chwilę na odpoczęcie i na uporządkowanie sobie wszystkich informacji i stworzenie na bazie tego czegoś nowego. A czego właściwie można się uczyć właśnie tak rano? Czegokolwiek, oczywiście też języków, jak najbardziej. I tutaj króciutka przerwa na autoreklamę. W tej chwili jest dostępny ponownie w sprzedaży mój wideokurs Jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie i totalnie bez ściemy, który właśnie bazuje na takim skoncentrowaniu, na deep work. Jeśli nauka języków jest zbyt łatwa, to będzie nam się trudno ich nauczyć. Jeśli jest odpowiednio trudna dla naszego mózgu i jest dla niego wyzwaniem, to bardzo szybko się tych języków nauczymy. I właśnie na tym polega mój wideokurs. Przekazuję wiedzę o tym, jak się ich uczyć skutecznie i sprytnie. Oprócz języków można się uczyć jeszcze wielu innych rzeczy. I to mogą być rzeczy, które wiecie, że chcieliście i się zawsze nauczyć, tak? Zresztą Caroline Leaf poleca to swoim pacjentom i również ich rodzicom, bo wiecie, ludzie starsi bardzo często są na emeryturze i już później nic nie robią, tak? Niczego się nie uczą i to wtedy jest mało satysfakcjonujące i powoduje też różne problemy i tak dalej. A bardzo często ludzie w bardziej dojrzałym wieku zapominają o tych rzeczach, które ich pasjonowały, kiedy byli młodzi. Być może nie mogli się temu poświęcić, tak? Bo wiecie, proza życia, dzieci i tak dalej. Albo na przykład po prostu o tym całkowicie zapomnieli i na emeryturze też warto sobie o tym przypomnieć. I takie działania będą też chronić mózg przed degeneracją, przed jakąś demencją, Alzheimerem i tak dalej. I tak samo Wy możecie się zastanowić, czego zawsze chcieliście się nauczyć, a nigdy nie mogliście, co kiedyś porzuciliście, kiedy byliście dziećmi, w czym byliście dobrzy, tak? Jaki mieliście talent, co Was najbardziej pasjonowało, co było takiego, co mogliście robić bez końca, skoncentrowani na tym i wtedy świat zewnętrzny dla Was nie istniał. Poza tym Caroline Leaf twierdzi, że taka praca, takie skoncentrowanie się na czymś, uczenie się takie skuteczne, głębokie, jest jednym ze sposobów na pozbycie się, czy może nie pozbycie, ale przepracowanie swoich różnych problemów w życiu, traum i tak dalej. Oczywiście to nie jest jedyny sposób i sam w sobie, ale jest takim dodatkowym elementem, który bardzo pomaga. Po prostu, kiedy jesteśmy bardziej zajęci, kiedy ten kalendarz jest zapełniony, kiedy jesteśmy na czymś skoncentrowani, to generalnie czujemy się lepiej i mamy też mniej czasu na koncentrowanie się na tych gorszych rzeczach. Ja nie mówię tutaj o żadnym wypieraniu problemów czy emocji, totalnie nie o to mi chodzi, ale weźcie to pod uwagę, tak? I dam Wam teraz taki przykład, niezbyt poważny, bo z filmu, ale bardzo dobrze go pamiętam, mimo że ten film widziałam prawie 20 lat temu chyba. Tytuł tego filmu to Lepiej późno niż później z Diane Keaton i Jackiem Nicholsonem. Oni byli parą, później się rozstali, i ona bardzo to przeżywała, bardzo cierpiała z tego powodu, jako że chyba z tego co pamiętam, to ona pisała sztuki teatralne, więc całkowicie zaangażowała się w pisanie tej sztuki i po prostu pisała i płakała. Ona pisała wtedy komedię chyba, ale płakała tak ze smutku. Poza tym uczyła się nowego języka. To dla niej zawsze było taką odskocznią właśnie od problemów i czuła się lepiej, kiedy zaangażowała się właśnie w naukę języków. I w tym przypadku chyba z tego, co pamiętam, to był język włoski, więc już po kilku miesiącach całkiem dobrze nawet mówiła w języku włoskim. I oczywiście jest to tylko film, ale jest to też prawda. Wszystko, co angażuje naszą uwagę, sprawia, że
no mniej się koncentrujemy na tych innych rzeczach, czujemy się lepiej, tak? I czy to jest nauka czegoś, czy to jest czytanie książki, powieści też, tak? Gdzie jesteśmy skoncentrowani na historii innych ludzi, również bardzo pomaga. Uczenie się rano, wykorzystywanie tych nowych dendrytów zaraz z rana jest bardzo fajnym nawykiem. To, co robimy, kształtuje nasze nawyki, a nasze nawyki kształtują nasz charakter. Z kolei nasz charakter kształtuje nasz los, więc warto to wziąć pod uwagę. No i bardzo Was zachęcam do takiej koncentracji zaraz z rana, do wykorzystywania nowych dendrytów przy nauce czegokolwiek. Oczywiście ja bardzo zachęcam, jak zawsze, do nauki języków obcych. Trzymajcie się, uczcie się, pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. No i do zobaczenia już wkrótce. Pa, pa!